Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Zapraszam na film. Polska Szkoła Archeologii profesora Stefana Krukowskiego. 22 stycznia 1880 roku o godzinie 7 rano w niewielkim mazowieckim miasteczku Mszczonowie przyszedł na świat Stefan Wincenty Krukowski. Był najstarszym synem Adama Krukowskiego, wójta gminy Radziejowickiej i Aleksandry Zrakowskiej. Tak jak nie ma pewności, czy jego rodzina była stanu mieszczańskiego czy szlacheckiego, tak pewnym jest, że była to rodzina inteligencka. Nie dziwne więc, że po przenosinach do Warszawy, które miały miejsce w 1895 roku, Stefan Krukowski uczęszcza najpierw do szkoły początkowej, a później od 1901 roku do drugiego progimnazjum rosyjskiego. Jego edukacja staje się dużo trudniejsza, gdy pogarsza się stan zdrowia jego rodziców, przez co musi podjąć pracę zarobkową, aby pomóc im się utrzymać. Dodatkowo w 1905 roku musi przenieść się do nowej szkoły, tym razem Polskiej Szkoły Realnej Zdzisława Majewskiego w Warszawie. Czasy szkolne to oprócz nauki początek zainteresowania prahistorią. Objawia się ono początkowo kolekcjonerstwem skamielin i owadów, a po lekturze profesora Przedpotopowicza, ręki Erasma Majewskiego i Dolinami Rzek napisanej przez Zygmunta Glogera, już w 1906 roku odkrywa na Wydmach we wsi Graba w powiecie błońskim swoje pierwsze stanowisko archeologiczne. Zaś w 1907 roku zostaje przyjęty do redakcji czasopisma archeologicznego Światowid, gdzie poznaje wielką postać polskiej archeologii, profesora Erasma Majewskiego. I tak zaczyna się jego przygoda z badaniami nad epoką kamienia. Pan profesor Stefan Krukowski. Samouk, ale no, wybitny bardzo badacz epoki kamienia, a nawet starszej epoki kamienia. Była to postać niezwykła. Wybitny badacz w skali europejskiej, a może nawet światowej, w dziedzinie technologii obróbki krzemienia, poszukiwania źródeł surowców, kopalnictwa. W ogóle prekursor na owe czasy. On w ogóle się ubierał przeciwnie. On w ogóle był rodzajem profesora XIX-wiecznego, ze sposobu mówienia, ze sposobu rozumienia rzeczy i ubierania się. Chodził zawsze w pumpach, takich spodniach poniżej kolan, w butach juchtowych, takich robotniczych, najbardziej takich surowych, w których można było wszędzie chodzić. I na głowie miał kapelusz w stylu XVIII-wiecznego pszczelarza, martnika. Od 1907 roku Krukowski pracuje dla profesora Erasma Majewskiego. Zaczyna od prac technicznych w prywatnym muzeum profesora. Szybko jednak zaczyna prowadzić badania wykopaliskowe, m.in. w Jasudowie, Płudach czy Kozimiu. I powierzchniowe na wydmach powiatów Pińczowskiego, Staszewskiego, Warszawskiego, Grójeckiego i Mińskiego. Wyniki prowadzonych badań publikuje w Światowidzie. Jego wysiłki zostają zauważone, dzięki czemu w 1914 roku dostaje posadę asystenta w pracowni antropologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdzie może rozwijać swoje badania nad krzemieniarstwem. Tuż przed wojną wyjeżdża na wschód na badania do miejscowości Kostienki. Odkrywa tam bardzo bogate w zabytki stanowisko sprzed 50 tysięcy lat. Pomiędzy niezliczoną ilością krzemieni i kości znajduje również kamienną figurkę kobiecą, tak zwaną paleolityczną Wenus. Dziś w miejscu jego badań znajduje się rezerwat archeologiczny i muzeum. Wojenne lata 1915-1918 Krukowski spędza w Muzeum Kaukaskim w ówczesnym Tbilisi, czyli dzisiejszej stolicy Gruzji Tbilisi, w charakterze archeologa. Ekspediuje go tam pułk, w którym służy, aby mógł walczyć na tak zwanym froncie naukowym. Dzięki temu nie musi bezpośrednio angażować się w działania wojenne. Do Warszawy wraca dopiero w 1919 roku. W międzyczasie prowadzi jednak badania wykopaliskowe w jaskiniach Kaukazu, pogłębiając swoją wiedzę archeologiczną i zdobywając wiele bardzo cennych materiałów do dalszych analiz. On nie uznawał tytułów
On zresztą, on miał tylko maturę, on nie miał nawet studiów, ale to jeszcze przed wojną on się bardzo rozwinął, już tak potem został profesorem za osiągnięcia. Mimo iż Stefan Krukowski nigdy oficjalnie nie studiował archeologii, co więcej, nie zdał nawet pełnej matury, a jedynie egzamin po gimnazjum, zwany małą maturą, otrzymał tytuł profesorski za zasługi dla rozwoju polskiej archeologii. A zasługi te są bardzo poważne. Wiele wniósł bardzo do znajomości starszych epok pradziejów, paleolitu przede wszystkim. On spowodował, że, co uznajemy jak najbardziej do dzisiaj, że kultury paleolityczne z terenów Polski nie są identyczne do kultur paleolitycznych francuskich. Dawniej się przenosiło automatycznie nazwy kultur francuskich i odnajdywało się je w Polsce. To nieprawda. One bywały podobne, bywały nawet wpływy z terenów Francji, ale to nie było to samo i on to udowodnił. Dalej, on bardzo rozwinął terminologię badań najstarszych okresów, gdzie używano przede wszystkim krzemienia do wyrobu narzędzi i tak dalej. I stworzył nazewnictwo tych przedmiotów, tych narzędzi czy broni, rodzaju groty strzału, groty oszczepu. Nikt nie wie, jak je nazywano 10 tysięcy lat temu. Jakoś trzeba je było nazwać. Część z nich nazwał od funkcji, na przykład drapacze do skrobania skór, czy rylce do rycia czegoś. Część od kształtu, jak na przykład liściak, czyli grot strzały w kształcie liścia wierzby. No i to zostało przyjęte przed wojną jeszcze i do dzisiaj się ta terminologia utrzymuje. On był konserwatorem zabytków archeologicznych przed wojną właśnie. Odkrywali wiele różnych rzeczy. Przyjaźnił się wtedy z profesorem Kostrzewskim, potem im się, wie pan, popsuło, dlatego że Kostrzewski wydawał Pradzieje Polski. Miał ambicje, żeby to było wszystko już powoli tej nowoczesnej prahistorii. I tam były trzy rozdziały, a pierwszy o paleolicie i o paleolicie miał napisać Krukowski. Krukowski długo tego nie robił. Kostrzewski się spieszył, już miał napiętą drukarnię, no i poganiał go. I Krukowski mu przysłał maszynopis, który, jak teraz wiemy, był nie dziełem gotowym, tylko właściwie taką szkicem z tymi wszystkimi terminami i tak dalej, jeszcze w miarę zrozumiałymi. Ale ponieważ Kostrzewski się strasznie spieszył, nie wiedział zresztą, że to szkic. Myślał, że to jest, to, no nie rozumiał tego za bardzo, ale no przysłał fachowiec, drukujemy. I wydrukowali te pradzieje. I całe szczęście, bo dwa miesiące potem wojna wybuchła, także ten nakład był nawet stosunkowo niewielki. No i oczywiście stanęło, ale wyszła ta pradzieje i myśmy się jeszcze z nich uczyli tego paleolitu. Niemcy tłumaczyli polskie książki, jak objęli muzeum tutaj, polskie książki archeologiczne na niemiecki, ale tego nie tknęli, bo nikt tego nie umiał przetłumaczyć. Zgromadziwszy dużą wiedzę z zakresu najstarszego okresu prahistorii, Stefan Krukowski przekazywał ją kolejnym pokoleniom badaczy. Robił to głównie podczas prowadzenia prac wykopaliskowych i gabinetowych, z charakterystycznym dla siebie, nieco ekscentrycznym podejściem. On właściwie stworzył rodzaj, co my nazywamy szkołą Krukowskiego. Bo byli inni. Był profesor Sawicki, który był raczej bardziej geologiem niż archeologiem. No i był niezależny od Krukowskiego Waldemar Chmielewski, który był bardzo dobrym specjalistą od paleolitu, ale zupełnie nie mieli nic wspólnego. Nie wiem dlaczego, nie była to jakaś animozja czy coś. Każdy sobie działał osobno, ale Chmielewski był oczywiście też młodszy od niego dużo i dużo z niego skorzystał, terminologii i tak dalej. No i ta szkoła istnieje. Do niej należą oczywiście Roman Schild, Bolesław Ginter, panie dwie z Instytutu w Warszawie, Hania Więckowska, Maryla Marczakowa i również Stefan Kozłowski brał udział kiedyś w tych badaniach.
No i my mamy swoich uczniów, to już są wnuki Krukowskiego i już się zaczynają pojawiać prawnuki. Także, ale to jest ciągle szkoła Krukowskiego. Byłem z nim związany przez prawie całe moje życie zawodowe. I profesor Krukowski był, właściwie to się odbywało tak, że głównie w terenie mnie uczył, wtedy kiedy wydobywałem, były zabytki, trochę geologii, stratygrafii, rozpoznawania utworów glebowych, geologicznych, ale brał mnie na wycieczki. Jego żona przygotowywała kotlety mielone i on te, i herbatkę, i on przychodził do mojej kwatery we wsi, tuż obok stanowisk, a on przyjeżdżał ze Skarżyska Kamiennej. No i szliśmy w teren, on mi pokazywał różne rzeczy w okolicach i siadaliśmy na kamieniu, jedliśmy te kotlety, popijali herbatką. No i to było coś tak jakby, no, uczeń, mistrz uczy ucznia, ale raczej tak jakby to było religijne i prawie jakby religijne nauczanie. No, w każdym razie niezmiernie dużo skorzystałem. To była podstawa moja, zwłaszcza znajomość materiału archeologicznego, rozpoznawanie zabytków i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie profesor dbał o to, żebyśmy jeździli w teren. Wobec czego wysyłał nas na badania powierzchniowe. Na badania powierzchniowe wzdłuż Bugu. Bóg oczywiście. Ogromne wydmy. No i ja kierowałam tym zespołem. Oczywiście nie wszyscy jeździli. Jeżeli ktoś uszkodził sobie kolano, to był wyłączony i już nigdzie nie jeździł na wykopaliska ani w teren. Profesor miał swoje zasady. Potem dbał, żebyśmy jeździli do badaczy, których cenił, na wykopaliska. I to też była okazja do poznania ciekawych ludzi, dobrych badaczy, którzy przeszli szkołę profesora na Rydnie, bo on tam szkolił wszystkich. Profesor Stefan Krukowski znany jest również ze swojego ekscentrycznego sposobu bycia. We wspomnieniach jego uczniów można znaleźć wiele opowieści mówiących o jego dziwactwach, ale i porywczej, wybuchowej naturze. Profesor był ciekawą osobą, niezwykłą. Niewątpliwie był dziwakiem, może nawet więcej niż dziwakiem. Człowiek o trudnym charakterze, łagodnie mówiąc. Pracownicy nasi to byli młodzież z okolicznych wsi. Oni się go strasznie bali, dlatego że on miał nawyk czy zwyczaj podnoszenia głosu. Zaczynał mówić normalnie, ale po chwili zaczynał straszliwie ryczeć. Oni nie wiedzieli, o co chodzi i bali się go, ręce im się trzęsły ze strachu. No myśmy jakoś się przyzwyczaili. A o tym, jakie miał dziwne podejście do rozmowy, do wodzenia, czy przenoszenia wiadomości. Na przykład kiedyś na wykopie przyszedł, zabrał mnie na górkę, postawił mnie pod wiatr, ponieważ on się czosnkiem też odżywiał, bo to jest zdrowe. I żeby ten zapach nie szedł na rozmówcę. No i po swojemu do mnie ryknął, czy pańska matka jest praczką? Ja mówię, no nie, panie profesorze, nie. O, to szkoda. No dlaczego, panie profesorze? A, bo ja bym chciał, żeby pan się przeniósł z Poznania do Warszawy, bo ja zakładam pracownię prahistoryczną. Ja bym chciał, żeby pan pracował w tej pracowni. A pan by pewno chciał, żeby matka była, bo pan jest jedynakiem. No, ale jakby była praczką, to ja bym dla niej znalazł robotę. No więc wyszło, no, o co chodzi. Ja się go kiedyś listownie, i że on tytułów nie uznawał.
I do mnie pisał, adres na kopercie było najpierw pan student Michał Kobusiewicz, potem już pan magister Michał Kobusiewicz, potem nawet pan doktor, bo się doczekał się jeszcze mojego doktoratu. No ja o coś się go spytałem tam i on odpisał tak, moje drogie dziecię, bo wykazał pan embriową niezdolność zapamiętania rzeczy najprostszych. I tam pierwsze odpowiedział, drugie, trzecie, na końcu leży pan w stosunku 4-0, niech pan się broni. Ja mam te listy wszystkie. No, rodzaj ciekawego człowieka. Nie tylko charakter profesora Krukowskiego był trudny. Używany przez niego język naukowy, odnoszący się zwłaszcza do wyrobów krzemiennych, na potrzeby którego sam wymyślił wiele terminów, był niezwykle trudny do zrozumienia i przysporzył mu wiele problemów. Zwłaszcza podczas procesu wydawniczego związanego z jednym z jego najważniejszych dzieł, książką pod tytułem Skam. Z czasem on zaczął, nazwijmy to, wzbogacać tą terminologię, to znaczy zaczął wymyślać nazwy zarówno dla różnych rodzajów typów i podtypów narzędzi, jak też i dla różnych odpadków produkcji w obróbce krzemienia, które powstawały w czasie tworzenia tych rzeczy. I były to no, bardzo przedziwne nazwy, no, na przykład rdzeń, czyli buła krzemienna, z której odbijano surowiec do wyrobu narzędzi, nazywał się ujeń, ponieważ był ujmowany przez praczłowieka w ręce. I teraz ujeń, to się nazywa w jego przedwojennej terminologii pięta rdzenia, a w świecie nazywa się płaszczyzna uderzeń, no bo tam uderzano tłok. No ale rdzenie się dzielą na jednopiętowe i dwupiętowe, ale on ich nie nazywał piętą, tylko to się nazywało knia, nie wiadomo dlaczego. I teraz jednopiętowy to się nazywa jękień, dlatego że było jedna knia. A dwupiętowy się nazywał oskień, tego nie wiem co znaczyło os, ale dwupiętowy. Odłupek się nazywał połd, a wiór się nazywał stang, także to był na przykład ujeń jękień stangowy, czyli po naszemu obecnie rdzeń jednopiętowy wiórowy. Jeszcze było dużo bardziej skomplikowanych tych rzeczy. Z czasem on to rozbudowywał i co gorsza, on tłumaczył jakiś termin innymi terminami. No na przykład, że wiór, czy tam odłupek wiórowo, znaczy odłupkowy, to jest po prostu stang połtowy. Jak ktoś nie wiedział, co to jest stang i co to jest połt, to nie wiedział, co to jest wiórowo-odłupkowy i tak dalej. Myśmy się musieli tego nauczyć. Jak pierwszy raz przyszli do mnie, ja siedziałem już na wykopie, bo mi od razu Roman Szyld dał wykop do prowadzenia i zaczęli rozmawiać na temat badań, to ja myślałem, że oni po japońsku ze sobą rozmawiają, no, ale myśmy się tego nauczyli i z nim się tylko tak rozmawiało. Dużo do mojej wiedzy wniósł ten okres pracy z profesorem Krukowskim, który skończył się dramatycznie, ponieważ profesor uznał, że Boże, jak on napisał w tym piśmie? No nie wiem, oczywiście zakręcałam nie tak klej, no takie różne drobne wydarzenia, ale powodem do zwolnienia było, że profesor napisał dzieło życia. Bardzo ważne, ale językiem swoistym, trudnym. Jego tytuł to Skam. Został wydany ze słowniczkiem, który nazywał się Zumia stosowana. Redagowałam to dzieło i sugerowałam pewne zmiany. Profesor był nieugięty. Przedstawił to zespołowi badaczy, w skład którego wchodzili językoznawcy, i oni uznali, że nie może się ukazać w takiej formie. Wobec czego profesor poprosił mnie, żebym przeredagowała to.
ale ja już po kilku latach pracy byłam zmęczona. Znaczy odmówiłam. No i dostałam wymówienie, że tam nie spełniam warunków, czy coś takiego. W końcu napisał dzieło pod tytułem Skam. To znaczy od słowa z kamienia, wzięte z kamienia. I tam wyłożył właściwie swoją teorię obsurii, czyli mówiąc językiem zrozumiałym, teorię, to się nazywa typologia dynamiczna, czyli sposób podchodzenia ludzi pradziejowych do obróbki, techniki, jakich używali, jakie kolejne były stadia tego tłuczenia i tak dalej. To jest bardzo dobre, bo się poznaje różne sposoby, którymi różne grupy często się różnie posługiwały, można ich rozróżnić i tak dalej. No i teorie obsurdy. Ja kiedyś go spotkałem w muzeum w Warszawie, on tam siedział w magazynie. I mówi, ja dzień dobry, wie pan, dałbym panu do przeczytania moją teorię obsurdy. I dał mi taki, to jeszcze nie było wydane, to był maszynopis, i gruby. Mówi, niech pan przeczyta i mi pan powie, co pan o tym myśli. No to ja to wziąłem, ale on mówi, ale jutro mi pan odda. A to miało chyba 200 stron i tym językiem jego. Więc ja tylko zdążyłem się zorientować wieczorem mniej więcej o co chodzi na drugi dzień. No i on mówi, no i co pan myśli o tym? No ja mówię, no to jest ciekawe, no bo to chodzi o tu właśnie technologię i to postępowania kolejne. No i on to potem wydał w wydawnictwie Solineum, gdzie zresztą wydawca pisze, że treść i styl bierze na siebie odpowiedzialność autor. Ja do dzisiaj nie rozumiem tego. Są tacy, co to rozumieją, ale nie mogę w to uwierzyć. To było tak skomplikowane, wie pan. Właśnie niestety to zastępowanie w tłumaczeniu, tłumaczenia już nieznanymi terminami. Także naprawdę bardzo trudno. Mimo trudnego charakteru, profesor Stefan Krukowski uznawany jest za jednego z najważniejszych badaczy epoki kamienia, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Do jego najważniejszych prac naukowych należy opracowane w 1920 roku pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w Holocenie Polskim, właściwości surowców i wyrobów, część pierwsza i druga, które zostały wydane w Wiadomościach Archeologicznych. Książka dotycząca badań w krzemionkach opatowskich z 1939 roku, rozdziały dotyczące paleolitów w pradziejach ziem polskich z 1949 roku, wydany w Przeglądzie Geologicznym z 1961 roku artykuł Rydno, poświęcony roli stanowisk archeologicznych znajdujących się na obszarze nazwanym przez profesora Rydnem, a leżącym pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Wąchockim, oraz wspomniana już praca Skam. Do tego dochodzą liczne opracowania stanowisk archeologicznych zarówno z Mazowsza, jak i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym również z Orońska, które były i nadal są ważnymi elementami naszej wiedzy o najstarszej epoce kamienia. Terminologia wypracowana przez Stefana Krukowskiego i opublikowana w pradziejach ziem polskich jest wykorzystywana powszechnie, natomiast stosowana przez niego typologia wyrobów krzemiennych oraz sposobów ich produkcji są nadal uważane za nowatorskie. Także to wiele mu nasza prahistoria zawdzięcza. Niewątpliwie był to wybitny uczony, który wyprzedził badaczy starszej epoki kamienia Europy Zachodniej bardzo poważnie. No i jako emeryt mieszkał sobie w Warszawie, blisko naszego instytutu zresztą. No i ja sobie myślałem kiedyś, że odwiedzę go, no zacny, starszy, miły w gruncie rzeczy i mądry człowiek, który wiem, że mnie lubił. No i wlazłem na czwarte piętro, zadzwoniłem, drzwi się otwierają, postać się pojawia, patrzy na mnie i czego pan chce? Ja mówię, niczego panie profesorze, przyszedłem pana odwiedzić. No rozpromienił się. Ach tak, no proszę bardzo, proszę. Niech pan siada, bardzo się cieszę, no to ja mówię, napije się pan wina? Ja mówię, gdzie panie profesorze, nie, ja alkoholu nie piję, skąd? Bo mam.
i wydobył butelkę lakrimy, takie było wtedy wino lakrima, słodkie. Nalał do dużego porcelanowego kubła pełen kubek i mówi, niech pan pije. No ja zacząłem się bławić ze strachu. No i potem mówi, mam czekoladę i wyciągnął tabliczkę czekolady i mi wręczył, niech pan je. No ja gryzłem czekoladę, popijałem lakrimą. No troszkęśmy porozmawiali o świecie i ludziach, no ja już trochę półprzytomny po jakimś czasie wyszedłem stamtąd i wiem, że mu sprawiłem wielką przyjemność, bo on miał wielu wrogów, bo on mówił w oczy, co uważał o kim, niekoniecznie słusznie i tak dalej. No ale także on był trochę samotny chyba tam. No i wyszedłem. To ostatni raz go widziałem, niedługo potem umarł.